Cejra, pierdziel, kij zagięty oraz inne instrumenty. Tytułem tej książeczki napisane przez Antka Kanie. Witamy się dzisiaj na kolejnym naszym spotkaniu. Galeria instrumentów folkowych u Was w domu. Dzisiaj będę chciał pokazać Wam te instrumenty, które zawarł między innymi tata w tej książeczce, a mianowicie pierdziel, kij zagięty oraz inne instrumenty. Książeczka zawiera bardzo ciekawych, dużo wskazówek, jak wykonać te instrumenty, które znajdują się wokół nas i jest wytłumaczone krok po kroku, jak można to wykonać. Pierwszym instrumentem, który jest tytułowym, jest tak zwany pierdziel. To jest ten instrument, który wykonany jest z kory wierzby, o mniej więcej tak wygląda. Są tylko 2 tygodnie w ciągu roku, co można go wykonać. Jest to przełom kwietnia i maja, właśnie ten okres, który dzisiaj mamy. Kora wierzby jest bardzo elastyczna i możemy ukształtować go właśnie w takiej oto formie, który pierdziel gra mniej więcej tak. Tak brzmi pan pierdziel. Później mamy kij zagięty, czyli kij zagięty, taka laseczka, która służyła komuś tam może do podpierania, ale służyła do gry. Czyli ta laseczka składa się z 2 instrumentów, z 2 fujarek krótkiej i dłuższej. Krótka to wydobywa taki dźwięk. I dłuższa, która nie ma dziurek, tylko za pomocą zadęcia, czyli dmuchu, wydobywa się dźwięk, brzmi tak. Drugi instrument oraz trąba. To jest nietypowa, bo to jest instrument wykonany z lejka kuchennego, z węża ogrodowego i kawałek pustnika, który brzmi mniej więcej tak. A brzmi lejko, trąba. A słowo folk kojarzyło nam się z zabawą, śmiechem, z czymś pełnym luzem, a gdy tworzyła się kapela folkowa, to maks 7 dni. Po tych 7 dniach, przekroczeniu tego terminu, znikał spontan i zaczynał się zespół folklorystyczny. Tak twierdził Antek Kania. Dzisiejsze nasze spotkanie chciałbym zakończyć takim wspólnym występem opisującą pewną kapliczkę pod Mielcem w Żochowie, tam gdzie Antek Kania się urodził, i był to jeden z ostatnich utworów, które skomponował i przekazał nam, a my teraz Państwu przekazujemy. Do zobaczenia w przyszłej prezentacji. Do zobaczenia. Dziękuję.
ci bawiło, jak zawołałaś.